miasto kreśli. Z 39 roku.
Dzieci nie poszły do szkół, studenci nie poszli na uczelnie, pracujący nie poszli do swoich zakładów pracy. Większość z nich stanęła, by bronić swojej umiłowanej ojczyzny. Gromadzimy się dzisiaj, aby podziękować tym wszystkim, którzy oddali swoje życie w obronie naszej ojczyzny. Począwszy od dzieci, przez młodzież, przez małżonków, przez dziadków. Pragniemy wypraszać dla niej przez pośrednictwo Maryi, tę, którą dzisiaj wspominamy w liturgii Kościoła, jako Matki Niepokalanego Serca, aby jako ta dobra Matka przytuliła, przygarnęła swoje dzieci tam, po tamtej stronie. Ale również pamięcią pragniemy otaczać tych wszystkich, którzy jeszcze wśród nas żyją. Tych wszystkich, którzy jeszcze pamiętają. I ten pierwszy wrzesień, który miał miejsce tutaj na stacji w Kraśniku, o czym powie później Pan Burmistrz. Pragniemy dziękować im za to ich doświadczenie. Pragniemy dziękować im za to wszystko, co uczynili dzisiaj dla każdego z nas. Pragniemy wypraszać Boże błogosławieństwo potrzebne łaski na dalsze lata. Byśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, uznajmy przed Bogiem naszą grzeszność i błagajmy Go o miłosierdzie Boże nad nami. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam, myślą o uczynkiem i zaniechaniu. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i nas, bracia i siostry, za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Amen.
mnie się wesele w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia. Okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zabój. Jak oblubienice stroją swe klejnoty. Zaiste jak ziemia wydaje swe plony. Jak obrót rozplenia swe zasiewy. Tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. Oto Słowo Boże. Komu nie będą dzięki. Siedział między nauczycielami, przysługiwał się im i zadawał pytania.
Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczyli? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuś ciebie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Oto słowo Pańskie. Cała Polska wie o Wieluniu, kiedy
została zbombardowana Wielni i 1000 osób zginęło, ale dzisiaj nikt nie miał we śniku, że tutaj także były naloty. Bestialskie naloty, które pochłonęły kilkadziesiąt życi kilkudziesięciu osób. I już na początku 2 września pierwsze ataki odbyły się na fabrykę amunicji numer 2. Wtedy to jeszcze nie był Kraśnik. I pierwszą ofiarą był Stanisław Wincenty Nowakowski, inżynier, który zginął. I warto dzisiaj pamiętać o tej osobie. Pierwsza ofiara II wojny światowej. Naloty z 4 września. Tu już bardziej zmasowane ataki, naloty i ostrzeliwania. Dobrze zaplanowane. Zaplanowane z przyjazdem pociągu relacji rozwadów w Lublin. I kiedy ten pociąg przyjeżdżał, rzeczywiście był wybuch bomby. I tylko dzięki jakiemuś wyjątkowemu zbiegowi okoliczności, ale myślę także, że profesjonalizmowi maszynisty udało się, że ten pociąg się nie wykoleił i na następnej zwrotnicy wskoczył na tor. Sam dworzec kolejowy wtedy jeszcze nie był zniszczony. Zniszczone były tory, zniszczone były budynki i sąsiedzi. Po tych nalotach można było się doliczyć 40 lei po wybuchach. 11 wzdłuż torów, które prowadziły do fabryki łoży stoczni. Ale śmierć wyniosły konkretne osoby. I tak jak czytamy we wspomnieniach, Józef Głowala, lat 28. Młody chłopak, 28 lat. Wawrzyniec Radwański, 17 lat, syn kolejarza, dopiero zaczynający życie swoje, dorosły. Józef Otto, 42-letni kasjer, kolejarz. Ale także osoba przypadkowa, Aleksander Surowiec z Pasieki, przyjechał popatrzeć. Mówię o tych nazwiskach, dlatego żebyśmy nie czuli się, że to są anonimowe osoby. To są konkretne osoby, które tutaj zginęły. 8 września już największe naloty na Kraśnik. I tutaj zginęło kilkadziesiąt osób. I z relacji, które ukazywały się wielokrotnie w regionaliście, są opisy bardzo dramatyczne. Dramatyczne, które naprawdę wstrząsają czytelnikiem. Został zburzony rzeczywiście tutaj w okolicy. Ale taki Kraśnik przecież to typowe miasto. Typowe miasto przecież to nie było miasto strategiczne. To nie było miasto ufortyfikowane. To nie było jakieś miejsce, gdzie stacjonowało dowództwo, wojska. Normalne miasteczko. I te naloty bestialskie, mające nic innego nie na celu, jak zniszczenie tej ludności. Chciałbym, żebyśmy o tym miejscu pamiętali, o tych dniach września pamiętali. Żebyśmy pamiętali o mieszkańcach, o ludności cywilnej. Także pamiętamy o czynach bohaterskich, pamiętamy o żołnierzach. Pamiętamy o 24 pułku ułanów, który odegrał wielką rolę na szlaku wyzwolenia Europy Zachodniej. Ale także i na walkach wrześniowych. Ale dzisiaj także pamiętajmy o mieszkańcach Kraśnika, którzy tutaj zginęli. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedno. Jest tu nieopodal pomnik. Pomnik, który był bardzo zaniedbany. Państwo wiecie, jak ja go zobaczyłem kilkanaście dni temu, to muszę przyznać, że byłem wstrząśnięty. Bo to świadczy o nas. To świadczy o nas, w jaki sposób pamiętamy o tych ludziach. I cieszę się, że dzisiaj ten pomnik już inaczej wygląda. I dzisiaj, kiedy pójdziemy tam, on będzie inaczej wyglądał. I będzie miejsce, gdzie będziemy mogli powiedzieć, że składamy kwiaty bez wstydu, że doprowadziliśmy do takiego zaniedbania tego miejsca. I chciałbym
żebyście także dbali o takie miejsce. Że jeżeli zauważycie wandalizm w okolicy, zauważycie niewłaściwe zachowanie w tej okolicy, to trzeba reagować. Trzeba reagować. Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim, którzy wzięli udział tutaj i biorą udział w tym nabożeństwie. To ważny element, że przyszliśmy tutaj, właśnie tutaj, gdzie pierwsze bomby spadły, gdzie możemy oddać hołd, ale przede wszystkim możemy ofiarować to, co najlepsze. Możemy ofiarować pamięć modlitewną dla wszystkich tych, którzy zginęli tutaj, którzy oddali swoje życie. Dziękuję władzom samorządowym. Dziękuję przede wszystkim harcerzom, że są tutaj. Mam nadzieję, że w takich uroczystościach patriotycznych ich chciałbym i oczekuję, że będzie was o wiele więcej. Bo któż będzie pamiętał, jak nie następne pokolenie? Dziękuję pocztom sztandarowym, które są tutaj. Dziękuję władzom samorządowym, z panem starostą, radnym, mieszkańcom wszystkim. Ale dziękuję księdzu proboszczowi, który nasze, że tak powiem, naszą uwagę na temat tego, żebyśmy tutaj odprawili mszę i tutaj modlili się, przyjął z wielkim entuzjazmem i z wielką, podejmuje nas z wielką gościnnością. Dziękujemy księdze proboszczu. Boga Wszechmogącego, który wie, czego nam potrzeba, prośmy z równością za wstawie listę Najświętszej Marii Panny w intencjach Kościoła i naszych. Panie, Ty jesteś naszym pasterzem. Spraw, aby Kościół Święty wiernie wypełniał swoje powołanie do głoszenia światu Twojej Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, od Ciebie pochodzi wszelka władza. Spraw, aby ludzie sprawujący władzę w naszym państwie mieli świadomość, że zostali powołani do służby dla dobra wszystkich i odpowiedzialnie oraz rzetelnie wypełniali swoje zadania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, odbierz nam mądrości, spraw, abyśmy przyjęli odpowiedzialność, że dobro naszej ojczyzny i w jej służbie zawsze kierowała się Twoją miłość. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, nauczycielu dobry, spraw, aby młodzi Polacy prowadzili życie zgodnie z Twoją nauką i wiernie pełnili prawdę Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, który jesteś dawcą życia wiecznego, spraw, aby ludzie, którzy polegli w walce o dobro naszej ojczyzny, szczególnie polecamy Ci poległych i bombardowanych na Sieczach, mogli świętować Twoje zwycięstwo na uczcie niebieskiej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, Ty jesteś Królem Wszechświata. Spraw, aby nasze życie było zawsze wierną służbą Tobie i bliźni. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłosierny Ojcze, Ty niepokalany w sercu Matki Twojego Syna, zostawiłeś nam grzeszną ucieczkę, niebosłą, aby Ci, którzy wzywają pomocy Maryi, doznali zastydzenia przez Chrystusa, Pana naszego.
Szanowni Państwo, obchody kolejnej rocznicy wybuchu I wojny światowej uczciliśmy mszą świętą odprawioną w tutejszym kościele w intencji wszystkich Polaków. A obecnie nastąpi uroczystość tutaj przed pomnikiem kolejarzy poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej od 1939 roku do 1945. Proszę o zabranie głosu księdza proboszcza. Módlmy się za wszystkich zmarłych, których groby znajdują się na cmentarzach kraśnickich lub gdziekolwiek na świecie bliskie nam, a zwłaszcza za wszystkich poległych i ofiary ostatnich wojen. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu, aby przywrócić wszystkim utracone życie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić i nagradzać żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś swoim wiernym mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wiedz nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Módlmy się. Boże, który zawsze litujesz się i przebaczasz, okaż miłosierdzie Twoim zmarłym i odpuść im wszystkie grzechy, aby po wyzwoleniu z więzów doczesności mogły przejść do szczęścia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego, amen. Wieczny odpoczynek dać im dać Panie. A światłość wieku Chrystusa niechaj dzisiaj. Wieczny odpoczynek dać im dać Panie. A światłość wieku Chrystusa niechaj dzisiaj. Wieczny odpoczynek dać im dać Panie. A światłość wieku Chrystusa niechaj dzisiaj. Nie podpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Nastąpi teraz odczytanie apelu poległych. Polscy sztandarowe, baczność! Apel pamięci. W dniu dzisiejszym obchodzimy 73. rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej. Ta najokrutniejsza z dotychczasowych wojen rozpoczęła się pamiętnego dnia 1 września 1939 roku skoordynowaną agresją na Polskę niemieckiej III Rzeszy, a kilkanaście dni później, 17 września, Komunistycznego Związku Radzieckiego. Wkrótce swym zasięgiem objęła Europę oraz inne kontynenty świata. W krwawych jej zmaganiach uczestniczyło 61 państw, a walki ogarnęły terytorium ponad 40 krajów. Druga wojna światowa była wojną największą i najbardziej krwawą w dziejach cywilizowanego świata. Pochłonęła ponad 55 milionów istnień ludzkich. Rozlała morze krwi i łez. Okryła mrokiem naszą cywilizację. W okresie II wojny światowej na różnych frontach, w obozach i więzieniach, w łagrach sowieckich, a także na terenie okupowanego kraju zginęło około 6 milionów Polaków, żołnierzy i ludności cywilnej. Zebrani mieszkańcy ziemi kraśnickiej wzywają dzisiaj was polegli i pomordowani do żołnierskiego apelu. Wzywam was, żołnierze warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej
pułkownika Stefana Proweckiego, żołnierze 8 Pułku Strzelców Konnych, żołnierze oddziału majora Majewskiego, którzy zginęli w miesiącu wrześniu 1939 roku w walkach w rejonie Annapola i Księżomierza. Stańcie do apelu! Orędzi na polu chwały! Wzywam was, żołnierze oddziałów pułkownika dyplomowanego Władysława Płonki, pułkownika Tadeusza Zieleniewskiego, pułkownika Władysława Filipkowskiego, którzy zginęli w miesiącu wrześniu 1939 roku, walcząc z hitlerowskimi Niemcami w rejonie Janowa Lubelskiego i jego okolic. Stańcie do apelu! Olejni na polu chwały! Wzywam was, bezbronni mieszkańcy Kraśnika, ginący we wrześniowe dni od bomb i strzału z broni pokładowej oddawanych przez bronnicze lotnictwa niemieckie. Wzywam was, mieszkańcy naszego miasta, którzy zostaliście zgładzeni w ciemną noc okupacji przez brunatnych i czerwonych okupantów. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Wołam wszystkich ułanów 24 Pułku Ułanów Kraśnickich, którzy polegli, stawiając bohaterski opór na Wałnicy Hitlerowskiej w roku 1939 pod Jordanowem, Kasiną Wielką, Rzeszowem i na polach przed polach Lwowa. W roku 1940 na terenie Francji, w latach 1944-1945 na polach Falaise, Chambua, Gandawy i Mardaj, biorąc udział w wyzwalaniu Francji, Belgii i Holandii. Stańcie do apelu! Ulegli na polu chwały! Wzywam wszystkich żołnierzy, partyzantów Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich, innych ugrupowań partyzanckich, którzy tworząc na terenie kraju front podziemny, oddali swe życie za wyzwolenie kochanej ojczyzny. Stańcie do apelu! Ulegli na polu chwały! Wzywam was wszystkich żołnierzy, którzy zginęliście na frontach II wojny światowej, walcząc za Polskę na lądzie, morzu i powietrzu. Stańcie do apelu! Ulegli na polu chwały! Wołam was, kolejarze, pomordowani i polegli na linii Lublin Rozwadów w walce z faszyzmem hitlerowskim w latach 1939-1945. Stańcie do apelu! Ulegli na polu chwały! Wołam wszystkich Polaków, mężczyzn, kobiety i dzieci, pomordowanych i zgładzonych w obozach, łagrach i więzieniach II wojny światowej, którzy męczeńską śmiercią udokumentowali swoją miłość do Boga i ojczyzny. Stańcie do apelu! Ulegli na polu chwały! Wzywam także tych, którzy walczyli o wolność ojczyzny, przeżyli wojnę, ale nie doczekali dnia dzisiejszego. Nie ma ich wśród nas. Cześć! Do was zwracam się podobnie. Imieniem męstwa i chwały przywołuję waszej pamięci ofiarę krwi i życia, jako przyszło złożyć na ołtarzu ojczyzny tysiącom żołnierzy wezwanych tu do apelu. Powróćmy pamięcią do tych wszystkich miejsc, gdzie bohaterscy synowie i córki naszego narodu swoją krwią
pieczętowali niepodległość i suwerenność państwa polskiego. Niech zawsze w naszej pamięci pozostaną imiona i poświęcenie tych, co w walce o słuszną sprawę oddali wszystkie siły i życie. Ofiara waszej krwi nie była daremna. Pamięć o was żyje i żyć będzie w naszych sercach po wsze czasy. Sława bohaterom! Cześć ich pamięci! Oczy sztandarowe, spocznij! Nastąpi teraz złożenie wiązanek kwiatów pod tutaj pomnikiem kolejarzy, którzy zginęli w czasie II wojny światowej od 1939 do 1945 roku. W imieniu społeczeństwa kraśnickiego i kombatantów kraśnickich o złożenie wiązanki kwiatów proszę burmistrza miasta, pana Mirosława Wodarczyka, starostę kraśnickiego, pana Tadeusza Wojtaka oraz kombatanta II wojny światowej, pana Jana Oszusta. Wiązankę kwiatów złoży również delegacja tutejszej szkoły podstawowej nr 4. Dziękuję. Oczy sztandarowe, bacze! Proszę teraz o uczczenie minutą ciszy wszystkich poległych i pomordowanych Polaków w okresie II wojny światowej. Dziękuję bardzo. Marsz żałobny Chopina. Thank you.
Spocznij. Szanowni Państwo, na tym dzisiejsza uroczystość została zakończona. W imieniu organizatora, burmistrza miasta, dziękuję wszystkim za wzięcie w niej udziału. Poczty sztandarowe. Baczność! Miasto Kraśnik.